Siemanko, witajcie na moim kanale. Obiecałem wam, że pokażę wam jutro z samego rana, jak wygląda kuchnia, ale niestety nie obrobiłem się ze wszystkim, ponieważ są tutaj drobne rzeczy, które wymagały dłuższego poświęcenia czasu. Na przykład jedna taka rzecz, z którą miałem problem. To znaczy, nie mogłem dokręcić dwóch śrub, bo bez przerwy coś się działo. Obudziłem się dzisiaj wszędzie za takim kluczem. Więc jeżeli ktoś zna się na hydraulice, no to wie, do czego ten klucz. Ale mogę wam tylko tyle powiedzieć, że bez niego nie dałbym rady. Bawiłem się z dokręceniem dwóch śrub około, nie wiem, 3 godziny, 4. Bez przerwy mi się lało, dawałem pakuły, dawałem teflon, dawałem wszystko, nie dało rady. I dopiero pojechałem, szukałem tego klucza wszędzie w okolicy i trafiłem za 70 zł. No ale udało mi się, w ciągu 10 minut dokręciłem. No dlatego trochę dzisiaj mamy opóźnienie. Ale ze względu na to, że obiecałem wam, że pokażę wam kuchnię, no to stwierdziłem, że mimo tego, że nie jest jeszcze posprzątana, to wam pokażę, a najwyżej w następnym odcinku zobaczycie już jak wygląda w pełni oraz podsumujemy sobie koszty odnośnie tego, ile to kosztuje. Możecie sobie zobaczyć w nocy te schody, bo bardzo dużo osób do mnie pisało, czy to wyschło, jak to wygląda, jak to w nocy wygląda, no więc możecie zobaczyć, jak to na dany moment wygląda. No i tutaj zmieniło się troszeczkę, ponieważ skoczyły liny, więc już nie ma znaczy sznur, a nie liny, przepraszam najmocniej, już jest późno, trochę mi się myli. Jest sznur, nie ma lin tych czarnych, bo dużo osób na przykład, znaczy może nie tyle co dużo osób pisało, tylko po prostu moja młoda zaczęła przez to przekładać głowę, więc stwierdziłem, że jest niebezpiecznie, dlatego dałem sznur. Sznur wygląda trochę ciekawiej. Poza tym prawdopodobnie zostanie on podciągnięty od tamtej strony, tutaj do góry, pod to oczko, tu odplątany. I nie wiem, czy nie zostaną jeszcze te podwiązane. Zobaczymy, na razie to są plany, które są w przyszłości i to w bardzo szybkiej przyszłości, ponieważ już w sobotę 26 października robimy dni otwarte tego domu. Dziękuję wam za masę wiadomości, masę pozytywnej energii, ponieważ dostałem dzisiaj od was około 70 wiadomości w ciągu paru godzin. Ja już nie dałem rady odpisywać, żona zaczęła odpisywać, więc dziękujemy wam za pełne, za to, że jesteście, za zaufanie do nas, tak, że my robimy to dla was, bo jak dobrze wiecie, ten dom stawiamy dla naszych gości i my chcemy, żebyście byli naszymi gośćmi. Dlatego to robimy. Jakbyśmy chcieli postawić ten dom dla siebie, no to byśmy trochę inaczej zrobili, ale robimy go z myślą o was, dlatego mam nadzieję, że już niedługo będzie dostępny dla wszystkich i kto będzie chciał, może tutaj przyjechać, ale póki co musimy się uporać z tym, co jest tutaj zrobione. Dlatego możecie sobie zobaczyć, jak wygląda kuchnia, a jutro albo pojutrze, tak, jutro albo pojutrze, nie pamiętam, no bo trochę to jeszcze będę robił, zobaczycie w pełni, jak wygląda, ponieważ już wam tłumaczę, o co chodzi. O czym mówię? Mówię na przykład o tym, że te meble kupiliśmy w Castoramie, plus jeszcze jedna szafka, ale szafkę wynieśliśmy, albo dwie, nie pamiętam. Ale w każdym razie zapłaciliśmy za te meble niecałe 1000 zł. Chyba 998, coś takiego, niecałe 1000 zł. I teraz, każdy kupując meble płaci 1000 zł z metra za górę, za dół. Takie są przynajmniej stawki u mnie w okolicy. Czyli za tą szafkę, ten kawałek blatu oraz tą szafkę, która jest tam trochę schowana, zapłaciłbym 1000 zł. Po to, żeby ktoś przyjechał, wymierzył, zrobił, by tyle kosztowało ten fragment. Kolejny fragment by kosztował kolejne 1000 zł, czyli mamy już dwójkę. I tu by był jeszcze jeden fragment, gdzie jest indukcja, więc poszłoby 3000 na tą ścianę. Oczywiście, jeżeli chcielibyście zabudować sobie jeszcze bardziej, no to byście musieli zapłacić jeszcze więcej, albo inny materiał, no to wiadomo, jeszcze więcej. No, kuchnia jest najdroższym elementem w domu, bo jak dobrze wiecie, meble kuchenne są najdroższe, tu nie ma co dyskutować, tylko po prostu taka jest prawda. Znam ludzi, co płacą za zawiasy po 50-60 zł, a normalnie w markecie dostajecie je za 2 zł. No ale to mówię, to jest indywidualne podejście, więc ja się nie odzywam. O co chodzi? Zamówiliśmy te meble, zapłaciliśmy 998 zł, jak dobrze pamiętam, i na przykład została taka szpara. Zamówiłem u tego pana, u którego mam blat, automatycznie podarabiać takie rzeczy, czyli tu pójdzie szafeczka, nie wiem, ile mi plan powie, coś koło może 50 zł, bo ta szafka więcej nie jest warta. Tu pójdzie szafka na buty, za chwilę tą nogę przykręcę i ta lodówka pójdzie pod spód, więc przestanie wam tutaj przestanie być widoczna, może tak, bo ona będzie pod spodem, będzie do niej idealny dostęp. Tam pójdzie piekarnik, może go za chwilę wsadzę, nie wiem, jeszcze zastanowię się, czy zdążę, bo mówię, no samemu to wiecie, jak wygląda robota. Jak chodzi o ciepłą wodę, tak, jest już ciepła woda. Broiler, broiler,
Broiler, tak, ja mówię broiler, każdy się śmieje, że to będzie boiler, ja mówię broiler, trzeba być w życiu trochę innym niż reszta, bo byłoby za nudno. Został zamontowany tam w rogu, te wszystkie rurki zostaną zabudowane karton gipsem, więc nie będzie go widać, a tu u góry prawdopodobnie pójdzie oka 50, bo tu jest też koło 58 cm. Nie przejmujcie się, płyta nie wchodzi w niego, więc zresztą jemu nie będzie gorąco. Można było dać, jeżeli nie szkoda Wam 1200 zł, moglibyście dać trochę mniejszy i władować go na tej ścianie. W odpowiedzi na Wasze pytanie, dlaczego on tak wystaje, a na przykład mógłbym tutaj w tej wnęce dać, to już Wam mogę powiedzieć, ponieważ tam jest ściana działowa. I ta ścianka działowa ma tylko tyle. Więc jeżeli ja bym władował jego wagę plus 80 litrów wagi wody, to jest około 100 w kilogramu wagi i ja bałem się o tą ściankę, że ona może coś jej się stać. Oczywiście to nie jest tłumaczenie, bo ktoś stwierdzi, że on by tam się przebił między jedną albo drugą ścianą, ale ja mówię, ja w tym domu nie będę mieszkał. Mi taki odpowiada za 300, niecałe 400 zł. Ostatnio Wam mówiłem, bo kupiłem go w Krakowie. Działa, jest podpięty, temperatura wody jest w granicach w tym momencie około 30 stopni, bo on sobie tak chodzi z pół godzinki. To, co jest zabawne, co Wam mogę powiedzieć, zanim zakończę ten materiał, bo dzisiaj tak na szybko, bo jeszcze tu chciałem coś podziałać. Pamiętacie przewody z podgrzewacza wody? Kiedy mówiłem, że 7300 W to jest dla mnie przegięcie i przewody były grubsze od tego podgrzewacza, to zobaczcie, jakie tu są przewody. To są oryginalne przewody, jakie były tutaj, w tym brolierze. To moje światła LEDy mają grubsze przewody. Rozumiecie to? Mają grubsze przewody, a to jest 1500 W. Więc jeżeli ktoś mi powie, że na przykład ja mam przewody 3x 2,5 do indukcji czy do czegoś i są słabe, może. Ale aczkolwiek w porównaniu z tym, że takie przewody jak do moich LEDów mają uciągać 1500 W, to wydaje mi się, że są odpowiednie. Dobra, ja się z Wami żegnam. Biorę się za sprzątanie tego bałaganu, bo muszę rano tutaj ogarnąć i jeszcze planuję tu przed dniami otwartymi, które będą już w sobotę za kilka dni, posprzątać, pomalować prawdopodobnie ściany, jeszcze raz na biało, tylko tym razem porządną farbą satynową. Gdzieś ta farba to była. Opa! Satynowa, tak. Więc tym razem planuję zrobić tak, żeby naprawdę było fajnie. Dlatego poświęcam teraz czasu, bardzo dużo na takie szczegóły, ponieważ jak dobrze pamiętacie, 27 albo 29 prawdopodobnie, ale nie chcę strzelać, bo skleroza w tym wieku to jest, wiecie co. Prawdopodobnie będę mógł postawić kolejny dom. Bo zgłosiłem budowę domu 9, 27 dni się czeka. Pamiętajcie, że listonosz może się spóźnić dzień 2-3, więc najlepiej poczekać jeszcze po 21 dni, jak przeleci, to jeszcze poczekajcie te 2-3 dni, żeby później nie było, że oni Wam wyślą ostatniego dnia, bo oni są cwaniaki, że wyślą Wam 21 dnia, Wy się cieszycie, obudujemy, bo jest dzisiaj 22, a nagle listonosz zastuka do Waszych drzwi, a nie, nie da się. Więc tak jak mówię, 21 dzień przyleci, poczekajcie jeszcze na listonosza parę dni, bo wiecie jak jest, oni mogą Wam wysłać i później się okaże, że coś tam im się nie podoba, bo i takie przypadki były. Dlatego ja napisałem, że rozpocznę budowę dopiero w listopadzie, chyba drugiego, bo pierwszego święto. Ale czy rozpocznę, czy nie, jeszcze nie wiem. Zastanawiam się, czy będę miał czas. Na razie muszę pozałatwiać te rzeczy, które mam rozpoczęte. Ponieważ jak dobrze wiecie, w tamtym budynku mam już robotę rozpoczętą. Tutaj, w tym budynku, prawdopodobnie do soboty zostanie ukończone wszystko, co jest w planach do ukończenia, więc ten dom już będzie w pełni funkcjonalny. A na początku listopada władujemy przydomową oczyszczalnię ścieków i dom jest funkcjonalny i będą klucze do rozdania. Jeżeli ktoś będzie chciał tu przyjechać na weekend, oczywiście będzie taka możliwość. Tylko mówię, najważniejsza jest teraz przydomowa oczyszczalnia. Jak chodzi o wodę, woda jest ciepła, więc można się wykąpać. Ciśnienie wody oczywiście wróciło, czyli nie było tu problemów z rurami. Jak ktoś stwierdził, że źle są zrobione, tylko po prostu problemem były sita, które były zabrudzone, no jakby nie było, instalacja jest dopiero nowa, więc na pewno coś tam musiało się pobrudzić. I oczywiście był problem jeszcze w tym, że ten przepływowy barier podgrzewacz, już go gdzieś wywaliłem chyba, o, leży tu. Takie miał podpięcie, więc wydaje mi się, że dosyć słabo to wyglądało. Kto go chce, to może go w konkursie wygrać, bo jak nie, to wyrzucę do śmieci. Dobra. Ja się z Wami żegnam.
Jeszcze się biorę za robotę, bo mam tu jeszcze chwilę do roboty, a wiem, że zaraz żona będzie dzwonić, żeby wracać do domu o normalnej porze w końcu, dlatego trzeba wrócić. A i pokażę Wam już jutro, jutro albo pojutrze, jak zrobiłem łazienkę, bo jeszcze łazienkę zmieniałem, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się ta zmiana. Mi się wydaje, że o wiele teraz ładnie wygląda, na pewno jak się wchodzi, rzucają się takie szczegóły, które dopracowałem, ale to mówię. Do 26 października, czyli do dni otwartych tego domu, będzie ten dom dopracowany tak, jak myślę. Przynajmniej parter, bo jeszcze na strychu muszę dopracować niektóre mankamenty, ale strych no to póki co jest nieużytkowy, więc tak naprawdę nie interesuje mnie w ogóle. Najważniejsze dla mnie dół. A góra, jak zmienię sposób użytkowania, to będę się nad nią zastanawiał. Na razie no to tu siedzę. Dobra, ja się z Wami żegnam. Widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.